Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami, że biednemu wiatr w oczy. I w Ewangelii też czytamy słowa na swój sposób przerażające. Kto ma, będzie mu to dane, kto nie ma, zabrze mu także i to, co mu się wydaje, że ma. Nasze życie, nasze samopoczucie zależy, czy chcemy, czy nie chcemy, od posiadania. Jesteśmy istotami materialnymi, składamy się z ciała i żyjemy na świecie, który jest też tworem materialnym. Jak mawiał ksiądz Tischner, by być, trzeba mieć. Nie jest prawdą taka czysta alternatywa być albo mieć. To są dwie rzeczywistości, które w pewnym sensie wynikają z tajemnicy wcielenia. Pan Jezus też istniejąc przed wiekami, zrodzony z Ojca, jest powiązany z materią ciała, z materią oczywiście przemienioną, przebóstwioną, świętą, ale ją posiada na swój sposób. Daje to poczucie, to posiadanie, to nasze powiązanie z materią z racji na naszą naturę właśnie duchowo-materialną, daje poczucie bezpieczeństwa. Życie jest wtedy spokojne, mamy możliwości, środki, by działać, możemy planować, budować relacje, tworzyć. Nie wszyscy jednak mają takie środki, nie wszyscy jednak mają coś, cokolwiek z tej materialnej rzeczywistości. Znakomita większość ludzi na świecie może jak nigdy przedtem w historii żyje w biedzie, nie ma wystarczająco, jest cały czas nękana brakiem. Ale jeśli ktoś mając też coś traci, osoba obfitująca w dobra, w bogactwa, też boli. Każda osoba ma swój poziom posiadania i też ten poziom warunkuje jej pozycję. Jesteśmy powiązani z dobrami materialnymi, zwłaszcza dzisiaj, równie mocno jak i odczuwamy ich brak. Do tego też dochodzą relacje. One też są jakąś formą, co tu dużo mówić, posiadania, ma się przyjaciół, ma się męża, żona, jest to jakieś dobro, chociaż nie do końca materialne, ale związane z konkretnością materialną drugiej osoby. Jesteśmy też bardzo zależni od tych relacji rodzinnych, koleżeńskich, od przyjaźni. Potrzebujemy ich na rozmaitych poziomach. Wobec tego rozgrywa się tajemnica ludzkiego posiadania i na rozmaitych poziomach też tego posiadania możemy być pozbawiani. I to są najczęściej źródła ludzkich bólów, dramatów, jak spojrzeć na historię sztuki i literatury. I taką sytuację widzimy u Hioba. Można powiedzieć bardzo symptomatyczny przykład to tracenia. Ciosy od życia nieuniknione. Chcemy, by ich nie było, chcemy przed nimi uciec, ale się pojawiają i historia Hioba to okazuje w sposób bardzo dosadny. Pewnego dnia czytamy, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówi, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Ten powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Nieszczęścia chodzą, jak widać w tym opowiadaniu, nie tylko parami, to jakaś nawała nieszczęść, tak nagle i tak dosadnie. Wymienione w poprzednich wersetach bogactwa Hioba materialne w postaci zwierząt, skrupulatnie policzonych, ale też relacyjne, rodzinne w postaci dzieci. W jednym momencie to wszelkie bogactwo zostaje mu zabrane naraz, wszystko naraz, nagle. Cios za ciosem, bez przygotowania, szok, więcej niż tragedia. W takich przypadkach nie wiadomo, co robić.
Ziemia usuwa się spod nóg, nie chce się żyć. Dezorientacja, zagubienie to mało powiedziane. Przestaje się być sobą, coś umiera, kończy się, urywa, a w to miejsce pojawia się pustka, niepewność, strach, atmosfera goryczy, mroku, bez sensu. To nic innego jak sytuacje, które wciąż się wydarzają w życiu wielu ludzi z racji na wojny, na kataklizmy. Można rzeczywiście postradać zmysły, zwariować. Jak zachować równowagę i pokój, jak dalej żyć? Zacząć od nowa? Reakcja Hioba uderza. Jest przykładowa, ale również bardzo dramatyczna, niewiarygodna, ale i jakaś bardzo porywająca, stająca się wyzwaniem. Można ją wytłumaczyć poprzednio opisaną wiernością Hioba, sprawiedliwości, mimo dobrobytu i bogactwa. Strzegł Bożego prawa, poświęcał też na swój sposób swój czas, swój pokój, swoją reputację. Miał słuszny wewnętrzny dystans, wobec tego to dóbr, dystans oparty o Boże prawo. I to pomaga i ratuje. Stąd ta reakcja jest opisana w niewielu słowach, bardzo mocnych, bardzo emblematycznych. Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Oto punkt wyjścia i punkt dojścia do wszystkich naszych posiadań, własności. Pojawiają się tu na ziemi, ale potem po śmierci też ich nie ma. To bardzo ważna prawda, która nam dzisiaj coraz częściej umyka. To reakcja na trudne i krańcowe sytuacje ukazuje, jaka jest nasza duchowość, jaka jest jakość naszego wewnętrznego życia. Jak to ktoś powiedział, albo stajemy się wtedy aniołami, albo bestiami, co było widać w obozach koncentracyjnych, w gułagach, ale i dzisiaj po operyzującym się społeczeństwie, gdzie jest tak wiele rywalizacji, zazdrości, bezwzględnej zawiści nawet. Zwraca uwagę Hiobowa troska, by nie zgrzeszyć, by nie obwiniać Boga, o co bardzo łatwo w nieszczęściach, tym bardziej, gdy brak nam wiary, gdy jesteśmy tak bardzo przywiązani do dóbr materialnych, do relacji, które posiadamy. Ale przecież i Pan Jezus został ogołocony ze wszystkiego i przyjął to z rąk Ojca, wiedząc, że to ma sens i cel, choć nie było to łatwe. Tak też ogołocenie Hioba ma jakiś sens i cel, choćby dla nas, czytających jego historię przez kolejne wieki. I również wszystkie nasze momenty pozbawiane nas czegoś, może nawet naraz wielu rzeczy, też mają sens. Sens Chrystusowy, Hiobowy. Sztuką duchową, sztuką życia, mądrością jest dostrzegać w tych dramatycznych nieraz wydarzeniach wolę Bożą, sens.